Pytanie 15. Czy wszystkie osoby nieuznające Trójcy Świętej są bałwochwalcami idącymi do piekła? Odpowiedź 15. Wielu pójdzie do piekła, bo są bałwochwalcami. Rzymian 10:9 mówi: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe, zbawiony będziesz. Hebrajczyków 1:8 mówi: do Syna Bóg Ojciec powiedział: tron Twój, o Boże. Hebrajczyków 1:10, do Syna Bóg Ojciec powiedział: Ty Jahwe. Jeżeli Bóg Ojciec modli się do Syna, nazywając Go swoim Bogiem i Jahwe, to kim jest ten, kto tego nie chce uznać? Bałwochwalcą idącym do piekła.